Hej, luzap z tej strony wasz Dolerion. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn na PC, gdzie z Aloy kontynuujemy odwiedzanie naszego pięknego bunkra Nowy Świt raz z naszym głosem towarzyszącym, czyli Silencem, który nie wiadomo czego w ogóle zobaczymy, i małym odpoczynkiem Aloy, która sobie odpoczywa w zwłokach, które w poprzednim odcinku zgładziliśmy. Jak na złość trochę tak jak do tych zwłok podszedłem, widzę blisko drzwi, do których miałem się zmierzyć i Silence się odezwał. Nie wiem ile przerwałem, ile nie, ale wracamy już do gry i zobaczmy co będzie mówić. O ile jeszcze coś będzie mówić. Robiłam to już. Potrzebuję tylko fokusa. Czyli nie, czyli dialog został przerwany. Silence coś powiedział, Aloy dopowiedziała tylko, że o jej tylko jest potrzebny fokus, a my mamy jeszcze tu pokiki do odkrycia. Czy ja tu widzę grzybki? No, przydały się, bo o dziwo, jakieś łotry tu wlazły i zaczęły trochę tu naparzać mnie. Głosówka czy wiadomość? Głosówka, pięknie, bierzemy. Dziennik, Christiana, nie wiem. Nowy Świt to też forma sztuki. Artystyczny wyraz na największą skalę. Ale jest tyle niesprawiedliwości. Dlaczego to mnie wybrano? Zadecydował jakiś komitet? Algorytm? Moja rodzina ocaleje, bo ukończyłam akurat historię sztuki? To w porządku? Doktor Suvej? Christina Suvej? Tak. Poznałam mężczyznę, innego historyka. Specjalizuje się w Bauhausie i nowym materializmie, ale przyszedł na mój wykład. Kolejna niesprawiedliwa szansa. Ze wszystkich ludzi z tamtej sali jesteśmy tutaj akurat dwoje. Powoli zaczynam godzić się ze swoim losem. To niesprawiedliwe, ale dla dobra mojej rodziny, dla sztuki. Sztuka żyje, musi przemawiać zza historii i brzmieć echem w przyszłości. Nie odchodzić w zapomnienie. Mając taką okazję, muszę to zrobić. No jakby nie patrzy, to trochę ma jakiś tu ten sens, jak to, że na przykład mam mało amunicji, przydałoby się dorobić, chociaż nie, no trochę ich mam, ale dobra, jeszcze doróbmy. No jakby nie patrzy, skoro świat upada, ludzkość jest na skraju, jakby no, bądźmy szczerzy, wyginięcia po prostu, nie? No to trochę tak, no jest to logiczne, że muszą mieć tylko osoby jakby te inteligentne, te co mają jakiś myk w swoim fachu. Jest ludzie od chemii, fizyki, jakiejś historii, tak żeby jakby nowemu pokoleniowi po prostu dać to, co mieli, tylko w lepszym wydaniu, nie zniszczonym, jak to było, jak to zostało zrobione, czy zniszczone. No ale jednak fakt, że jakim prawem jest to, można stwierdzić, ten, nie? Taka niesprawiedliwość, że czemu tylko ci po ukończeniu jakichś wyższych szkół mogą tylko tu dostać, bo co za wiedzę, no jakby tak, po to ich tu trzymają, bo... To się na pewno przyda. O, żebyś wiedziała, o, czy ja tu miałem też jakieś do ucieczki? Wow! O, i głosóweczka kolejna, ta? Pięknie! Dziennik Toma. Ustaliłem z nimi, co było celem Artemidy. Wyjaśniłem, że nie pisałem się na globalne zoo. Przez ostatnie tysiące lat raczej nie byliśmy dobrymi opiekunami zwierząt. Więc pomysł odtworzenia biosfery jest straszny, prawda? Kompletny horror. Nie mamy się co łudzić. Cały ten projekt nie ma szans powodzenia. Jednak alternatywa? Nicość. Po tym wszystkim, co było, miałoby nastąpić nic. A z Charles Bronson na czele. Szanuję go, ma charyzmę. Jest zapalnicem. Dlatego zrobię to. Dam z siebie wszystko. Dosłownie. Po zakończeniu projektu wybieram opcję dyszną. Dziękuję bardzo. Terapeuta powiedział, że mogę zmienić zdanie. A ja mu na to, że słabo mnie zna. Na litość boską. Odwalę brudną robotę. Ale nie chcę mieć udziału w tej żałosnej, mikrej przyszłości, jaką mają do zaoferowania. Nie lubię zamknięcia. Nigdy nie lubiłem sztucznego oświetlenia i... Poza tym mam taką małą klaustrofobię. Czyli to jest po części to, co chyba mówiłem, nie? Że są osoby, co jednak trochę im nie pasuje siedzenie pod ziemią w jakichś bunkrach, ośrodkach, gdzie po prostu jest mała przestrzeń, jeszcze nie ma słońca i po prostu im trochę na dekiel bije, no bo nie mają tego kontaktu z tą jakby prawdziwą naturą, którą sorry, ale już przestaje ona jakby istnieć trochę. No i no, nie dziwię się, no jakby pomysł odnowienia całej biosfery naszej Ziemi jest trochę takim hardkorowym pomysłem, nie? Żeby ją wyzerować do jałowości, żeby móc zniszczyć maszynę, a potem wszystko na nowo zasiać, nie? Jakoś tak. Dobra, tu jeszcze mam jakąś głosóweczkę. Dziennik
Travis. No wiecie, te wszystkie przygłupy z FBI, co robili wtedy przy kosie. No w sumie fajnie się ich szkoliło. Może byłem trochę za ostry dla tej terapeutki. Słodka była. No w zasadzie tylko wykonywała swoją pracę. Trudno oczekiwać, że skumałaby, jak głupi jest ten cały NS. Jak dziecko bawiące się w boga holograficznym rzeźbiarzem. Nie unoś się tylko, złodziutka. Mówię jak jest. Popatrz, mamo, stwarzam nowy świat. Skoro natura jest taka ważna, dlaczego nie pozwolić jej działać samodzielnie? Wyginięcie to coś naturalnego. Nowy świt? Absolutnie nie. To jest tak nienaturalne, że kiedyś nazwano by to wynaturzeniem. I dobrze o tym wiecie. Dlatego to ukrywacie. A w tym czasie moja mała słodka terapeutka przygryza sobie wnętrze policzka. Obgryza też sobie paznokcie. Ciężki dzień, co kwiatuszku? Wiedziałem, że puszczają jej nerwy. Powiedziała, rozumiem, że zamierza pan odrzucić ofertę, panie Tate. Ja se robi? Półtora roku ciężkiej pracy w zamian za 30 lat obijania się po Elysium i oglądania pornoli? Pewno, że się pisze. Zawsze coś, nie? Jakaś to zawsze jest propozycja, nie? No ale de facto jakby no gdzieś tam może miała tą rację, nie? W sumie każdy tu ma rację, nie? Znaczy inaczej, projekt Nowy Świt wydaje się bardzo dobry i ja uważam, że jest okej, okay, ale sam fakt tak, naturalne wyginięcie jest dopiero wtedy naturalne, jeśli ziemia sama naturalnie, nie wiem, tam magma w jądrze ziemi po prostu zastyga, czy coś ziemia ten, ale nie w przypadku, kiedy ups, zrobiło się maszynkę, która no postanawia zniszczyć nigdy całą biosferę i w ogóle, nie? Dokładnie, ale nie wiadomo. Tak samo nie wiadomo, jakim prawem ludzie tu oszaleli. Proszę bardzo. Jeszcze jeden. Muszę znaleźć odpowiedni układ. Ja chciałem sobie poglądać, ja nie chciałem do szachownicy kodów binarnych sobie wejść. Ale no ta, bo nie wejdę, bo zamknięte rury, kable idą tam, więc no. Trzeba się pobawić, mam nadzieję, że to nie będzie skomplikowane. I czy muszę otworzyć tylko te, czy tu będę musiał też szukać ogniwa jakiegoś. Tu mam znajdźkę, ale to jest nieaktywne, bo jednego nie ma. Gdzieś tam dalej może coś będzie. Części. Może gdzieś tu jest jakiś magazyn? Wierzę. Jakby nie patrzeć, takie ogniwo też nam by się przydało. Właśnie, a nie możemy sobie odpiąć z tego? Ja za dużo kombinuję, nie chcę skanować, ale widzę, że i tak muszę się za to wziąć. To raz, dwa. No mamy tu jeszcze inne głosówki. Ej. Dość już niekompetencji Bretta. Jakoś zdołał zainstalować moduł H-emitera odwrotnie. Wszystko na opak. Nie płacą mi za sprzątanie po Brecie. Chcesz mieć dobrze, poślij go po nowy emiter, a nie mnie. Parker, bez odbioru. No tak, to nie głosówka, tylko podpowiedź. Taka, że pan technik, który miał sobie tu bawić, zrobi wszystko na opak. Czyli co, to będzie do tego, a tamto do tego, czy... Nie wiem, jak nie zaskaduję, to się nie przekonam. Czyli wszystko jest na opak? Czyli jak lewo to będzie prawo, jak góra to będzie dół? Czy jak? Czeka, tu zeskanujmy, co tu mi pokaże. Coś tu pokaże? No ta, też pokaże. Okej. Okay. Czy ja z tym ogniwem coś tutaj znajdę? Czekaj, bo tam mi coś... A nie, dobra, mi te bronie się tam przebijają, bo one sobie tam chodzą. A mówię, ciągle cały czas myślałem, że tam coś jest, ale jednak nie. Czy ja znajdę tu akurat rzecz... Część raczej, która mi będzie potrzebna, no to chyba wątpię. Do czego to jest podpięte? To też gdzieś tam gna dalej. A, dobre! To idzie do tamtych drzwi zamkniętych, a to idzie do tamtych, więc pewnie znając grę i nasz los, musimy wpierw i tak przejść przez te drzwi, żeby znaleźć ogniwo, żeby podpiąć je tu, dopiero pójść tam. Dobra, to co, zaczynamy. Więc ja mówię, że on to wszystko na opak zrobił. Ja nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. No, znamy mnie pewnie nie, bo ja cienko cokolwiek rozumiem, ale spróbujmy. Czy jak prawo, to ja dam lewo. Jak góra, to damy dół. Chyba, że chodzisz na opak, że nie od kolejności tej, tylko od tamtej kolejności, jakby od tyłu. Znaczy, góra to ostatni, tamten, nie? Dobra, spróbujmy tak. Jak nie zadziała, robimy tak, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Dobra, jest tu. Prawo, dół. No, wiadomo, ja już sobie to na opak daję, nie? Teraz znowu będzie prawo. Jak tam dalej? Góra. No, zaraz, tam góra. Nie, no to dobrze miałem, po co ja to ruszałem? Bo chciałem sobie pomacać, a czemu by nie? I lewo.
Nope, czyli chyba wersja numer 2. Czekaj. Prawo góra. Prawo góra. Czyli tu i tak by musiało być te lewo. Jeszcze raz. Lewo. Dół. I prawo. No nie, bo jest już tak. Czyli ani tak, ani tak. Jak już to mówiłem? Nie na moją głowę, ale dobra. Ty, podpowiedź, chodź no tu. Ej, dość już niekompetencji Bretta. Jakoś zdołał zainstalować moduł H-emitera odwrotnie. Wszystko na opak. Nie płacą mi za sprzątanie po Brecie. Chcesz mieć dobrze, poślij go po nowy emiter, a nie mnie. Parker, bez odbioru. No na opak. Czyli... Wszystko na opak. Czyli moja jakby teoria mówi trochę, że powinno to działać, a nie działa. A z dupy spróbuję, może tak jak pokazuje. Ja wiem, no skoro ma być na opak, to na opak. Chociaż bardziej to skan chyba jest do tego tutaj, nie? No właśnie to jest ten problem. Mi się wydaje, że teraz przynajmniej tak dotarło do głowy, że to może być związane może tylko z tym. Tylko z tym na opak, a nie z tym. Więc dobra, no nie mam innego wyboru, bo dwie moje tezy zostały obalone, więc spróbujmy teraz zrobić poprawnie to tak jak jest, czekaj. Prawo, góra, prawo, nie, lewo, kurde, widać. Już mi się strony mylą, jakby za dużo kombinowania w głowie. Lewo, góra, lewo, dół. Chyba będzie prawo? Kurde, już nie pamiętam, a przed chwilą patrzałem na to. Ale nie w tym punkcie, co miałem, i w prawo, ta. I co, i to mi otworzy, ta? Zobaczmy. Gotowe. Powinnam sprawdzić najbliższe drzwi. Tak, czyli dobrze mówiłem. Czyli ta informacja idzie do tego, czyli to będzie na opak, a nie tamto. Czemu ja założyłem, że to będzie do ogólnie do wszystkiego? Że pan majster wszystko schrzanił we wszystkim, nie tylko w jednym? Nie wiem. Może tak by było najłatwiej, ale nie. Lepiej tutaj właśnie dać zagwozdkę. To jest jakiś magazyn podobno, tak? Drabinka, drabinka. Ej, Loi, nie zacinaj się. Gdzie tu teraz te nasze? Dobra, bo widać, że fokus trochę świruje. Skradu przez jakieś wentyle stare. I tam coś mamy. Co to jest? Ogniomiot? A dobra, to są te przecież. Te z od zwłok, co tam leżą. Czeka, mamy tu podejść? Tak, wejść. Wygląda na nienaruszony. Ja bym bardziej powiedział, że on się stał takim stalagmitem. No ale dobra, skoro twierdzi, że jest nienaruszony, to może działa. A jak może działa, to może się przyda. Nie, zobaczymy. Ty, a będzie można tu odpływ, bo takie ogniwo chyba potrzebuje do tej cholernej zbroi, której nie umiem wziąć. Tak się cieszyłem, a tam się okazuje. Nie, kolejne zasilanie trzeba podpiąć. Kto widział, ten wie. Dobra, czyli tu musimy podpiąć. Zainstaluj. Zainstalowany. Dać radę. No, czyli... Teraz trzeba otworzyć drzwi. Mhm. Czyli co, no... Ja to teraz zauważyłem, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Ty pewnie też już widzisz, jak się tak długo zawiesiłem. Tu nie chodzi o szczałki, że protokół jest na odwrót. Tylko coś, kurde, cały ten holomonitor na odwrót zamontował. No można tak i tak, nie? Czemu by nie? Po co prosto? Czyli faktycznie trzeba to sobie odwrócić do góry nogami. Czyli idzie to w dół. Jednak muszę łeb skręcić, bo jednak percepcja mi się trochę krzoni. Gdzie dół, lewo. Dobra. Jedziemy po kolei, bo wszystkiego nie zapamiętam. Tak, dół. Czyli nie, no ej, no dobra. Na opak, czyli monitor do góry nogami to nie jest źle, no bo... Ja i mój zapłon, dobra. Czyli teraz mamy góra. A to jest. Potem jest prawo. Ta. Tu będzie chyba... Dół. Alright. Dobrze na to spojrzałem, czy muszę łeb skrzywiać. Dobra, drzwi powinny mieć już zasilanie. Jednak nie. Zobaczmy, co jest za nimi. I to ja, chłopie. Znaczy, zobacz. Przepraszam bardzo. Zobaczę. Ja zobaczę. Ty nic nie zobaczysz. Chyba, że zobaczysz moimi oczami, ale ja ci nie pozwolę. Dam ci bana i tyle będziesz mieć z tego. Jakie tu przejście. Otwórz drzwi. Oh, damn. Tu już się jacyś dostali? Jak? Zaćmienie. Są tu. Unikaj kontaktu. Liny chyba dobre! Gaja. Tam. Na drugim piętrze. Dotrzesz tam?
No i po unikaniu kontaktu. Dosłownie, Ellie. Koniec unikania kontaktu. Czas się zaprzyjaźnić i pobawić. A ja, kurde, bierz naciąg podwójny i zaraz strzelamy w łeb. Ile ich tu w ogóle jest? Może ich zeskanuję pierw. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Jakaś muzyczka się włączyła niepewnie. Już myślałem, że coś wiertłem tutaj czaska, ale dobra. Mamy gdzieś na górę i do Gai. Ja się najbardziej teraz zastanawiam, wiem. Idealny moment na jakiekolwiek rozkminy, nie? Skoro Sajny z nią miał się tu dostać, jakim kurde cudem się ci tu dostali? A i co, widziałeś? Widziałeś, nie zobaczyłeś? O, i ostatni, i cyk ci! I co, łyso? W sumie nie do końca, o, chyba ślepo wam między oczy dostaliście, zdjątko wykonane. O, więcej, ta! No teraz co, to jak to lala? Dobra, nie ma co, czekaj, bo tam jakiś swaniak też idzie. Pyk! Nie macie! Które oni mają w ogóle level? Bo ja się skupiłem, ile ich jest, ale nie skupiłem się na to, jakie mają. Czym ja się w ogóle przejmuję? Chyba najważniejsze jest to, że ja ich tutaj pokonuję, nie? Jasne, poziom normalny, ale ja i tak mam, tak jak wspominałem, wyższy już level chyba niż obecnie powinienem mieć. A ten to już taka czacha trochę mocniejsza, ale to w klatę masz dodatkowo. Kurde, przez te światła mgłe nic nie widzę. Gdzie on tam jest? Nie wiem, ale trafiłem. To się liczy. Skradanka, chociaż i tak mniej więcej wiedzą. A ty wiesz, kolego, że tyś sam żeś tu sobie został? Chyba nie. Szlak, dobra. Druty mi się skończyły. O, to będzie... Uszkodzenie blokady K. Albo i nie. No, to się fajnie schowałem po prostu. Ci się drzwi jakby nigdy nie zotwierają, a ja tutaj po prostu co? W pułapkę sobie wpadłem normalnie. Myślałem, że będę tu bezpieczny. Nie, chłopie, nic z tych rzeczy. Co on taki odporny? Ty ma działko! Działko moje musi być, kurde, ale ja z tymi słabymi strzałami w nich daję. Czekaj, te były chyba mocniejsze, nie? Ciach! Dokładnie. To tego trzeba tutaj. No nie, no kurde, jaj zes. Tych, co sobie strzelam, to okej, okay, ale jak już mam tych faktycznie strzelić, to nie, to nagle jest problem. Znaczy, pomijam sam fakt, że on ma mocniejszy łeb, ale... I tak nie znaczy, że... tam mnie ktoś szczypu? Szczypu? Ta? Ha! No i co? Niepotrzebnie ci ta broń, bo i tak nie umisz. To naprzód. Musisz znaleźć Gaję. No to tyle, to ja wiem, ale chłopie... Dobra, poczekaj, ja sobie polutuję tutaj te zwłoki, które mi zostały. Może to wypluję, może... Albo jednak wezmę, nie wiem, Ailu nie mi się zdecydować. Sobie wezmę to, co tu zostało. Tamte drzwi, co ten, to chyba są te, co ja wziąłem, ta? Znaczy wziąłem, przez które przeszłem. Ta, bo ja się za bardzo sobie nie ruszałem. Ja chcę sobie pozwiecać po prostu, no. Nie, szybko iść tam. Ale dobra, muzyczka się uspokoiła, więc ja się mogę też uspokoić. I... No chyba już tu nikogo więcej nie ma. Jak na razie. Ale Silence, ty to jakaś dupa jest i po prostu. Jak oni mogli się dostać, a ty mówisz, że ileś dekad po prostu próbowałeś tu prawie całe swoje życie się dostać i ci nie wyszło. To skąd oni się tu wzięli? Jacyś nie doszli? Nie mam pojęcia. Ale nie ma w tym logiki, nie? No po prostu wrogowie muszą być, nie? W końcu to taki cenny obiekt. Strefa niedostępna. Windy nieczynne. Klatki spodowe uległy zawaleniu. No i? Jakby pomijam sam fakt, klatki spodowe to już nie istnieją. A windy? A ilu chyba wie, co to jest winda, nie? Bo przecież chyba Królestwie Słońca chyba są jeszcze te takie windy. Nie wiem, czy oni to nazywają jako windy, ale sam fakt. Przyjdź, co mi to daje i tak trzeba się spina, bo przecież cały obieg i tak się rozsypał. Koleżko, a ty co tu tam masz? Się ograbię trochę. Pierdoła, jakieś zapasy. Dobra. Co to jest? Trójkąt? Zakon iluminatów? Tam jakieś maszyny? Ktoś się bawił? Ty, to jest chyba normalnie laboratorium jakieś. Na to wygląda. Dobra, czyli się upewnę. Czy... Witam. Jestem Margo, a to jest Hefajstos. Jak wskazuje nazwa, będzie to podfunkcja Gai, odpowiedzialna za budowę całej masy robotów. Jej osobista kuźnia, ale to nie takie proste. A więc... Pewnie zauważyliście, że mało tu inżynierów robotyki. Dominują specjaliści od kognitywistyki, heurystyki i takieś tam. To dlatego, że to nie my będziemy projektować i budować te wszystkie roboty.
Przecież nie chcielibyśmy obarczać Gai przestarzałymi modelami z XXI wieku. Strata czasu. Chodzi o wyposażenie Gai w instrumenty do budowy maszyn. I nie tylko budowy, ale tworzenia od zera. Każdy niezbędny robot, niezależnie od funkcji, będzie projektowany i budowany na skinienie palca. Jej palca. Więc Hefajstos nie jest kuźnią. To raczej w pełni autonomiczne kompendium wiedzy o rzemiośle, władające młotem. Zaprogramowane. Prawdziwa wirtualna kreatywność. Gaia już się uczy. W symulacjach tworzy pomysłowe konstrukcje oparte na fraktalach i morfologii zwierząt. Jej projekty na razie może nie wygrają nagrody Liam, ale cóż, przecież każdy jakoś zaczyna. Więc tak, czas zacząć. Do dzieła. Nie łapię. Której części? Miejscami sporo tu żargonu. Jeśli Gaję stworzono, by ratować życie, to czemu jej roboty miałyby atakować ludzi? Może niektóre organizmy lubi bardziej niż inne. Dzień obłędu. Maszyny nie zawsze były takie agresywne. To prawda. Jeszcze 10-15 lat temu były całkiem spokojne. Przez lata Hefajstos zmuszał kotły do robienia agresywnych maszyn. Sama to widziałam. W kotłach. Nękacze, niszczyciele, gromoszczęk. Jak mogło zrobić coś podobnego? I czemu? Właśnie czemu? Nie wiem, może dlatego, że ten sam wirus, który zniszczył przedtem ludzkość, który wysyłał się od sygnału do sygnału i uczył się jak walczyć z ludźmi, może nie wiem, też się uwolnił, zaraził Hefajstosa i on teraz stał się zły i on teraz ma protokół, nie, tworzyć sztuczną jakby tą ekosferę, czy jakby to inaczej nazwać, jakby sztuczne życie, nie, że maszyny, które po prostu tam oczyszczają, tylko maszyny, ale takie reniszczą, o, no. Ja mogę jeszcze raz to obejrzeć? Tak, ale nie wiem, czy jest sens. Sens jest na pewno to, żeby sobie posłuchać, ewentualnie naprzód poczytać na szybko. No, weź to kliknij. Jup. Margo, jeśli miałbym kiedykolwiek jakiekolwiek wątpliwości co do twojego intelektu, nie wyobrażałbym cię na fale Hefajstosa, żeby przestać marnować się swoimi kimś. To chcę to nie sobie, sobie sam będę był kotem dla samego siebie. No żeby nie było, ja wiem, to powinna być część tej serii, nie, że wam czytam, ale nie nadaje się do tego. Wykorzystam cały swój pułak energii do czytania i tyle wyjdzie z tego. Ja nie mam już te kształty. Jakie kształty? W kotłach. Gdzie? No jasne. To miejsca narodzin maszyn Gai. Jakie kształty? Te kształty? No, czy chcesz powiedzieć, że to są jakieś te prototypy pewnie? Ale czego? Cholera wie! To jakieś chyba działko, jakiś blasterus jest, nie wiem. Czy tam coś jeszcze było? A chętnie sobie popatrzę. A to co? Są jakieś początki ramion, początki jakichś maszyn? Tak, to są chyba te co te... Całe te kontenery? Te mini kontenery? Czy jak inaczej nazwać te pudła, które są znoszone? Tak, czy tutaj to wszystko powstało? Kolejny tekścik. Wyniki symulacji. Symulacji? Czekaj, szczyt choroby. Tu jest. Wow, nie żartowałeś ze skłonnością Gai do morfologii. Aha. Nie przeczytałem sobie tego. Potem sobie przeczytałem. Ja nie chcę się na tym skupiać, choć powinienem, nie? Trochę mnie to boli, a z drugiej strony nie chcę też was zmęczyć swoim niezbyt płynnym czytaniem, poza tym, że jednak wolę się skupić na graniu. Co to te też nie ma nijak do mojej koncentracji, po prostu jej nie mam teraz, nie? Chociaż w miarę idzie mi jakoś gadanie, chociaż no. Lagi mózgu się budzą. Ach, nie ma co. Trzeba brać tyle procent, ile się w miarę najwydajniej dać, niż kombinować i cwaniakować. Gdzie ja to mam iść? Gdzieś do góry, ta? A czy przypadkiem klatki schodowe nie były jakoś zaburzone? Chociaż no dobra, to nie jest klatka schodowa. Za dużo ty wymagasz od tej placówki. Tu jakoś teraz górą idziemy. A przejdziemy tam, gdzie byliśmy. Teraz jakoś boczkiem, te? O, tu kolejne. Tu w ogóle jakiś obiekt, prawie że nie naruszony. Myślę, że o to chodzi. O co? Biuro Elizabeth Sobek. Zapieczętowane. Musi być jakiś sposób na dostanie się do środka. Szukaj dalej. Zaćmienie. Tylko ostrożnie. Znowu? Gdzie?
Ilu, ty mnie zaskakujesz, nawet fokusa nie włączyłaś, a już widziałeś, że tam są. Zatem co ona mówiła, że coś tam zapieczone było, co, że te drzwi tam, wejścia do tego pomieszczenia, że są zamknięte? No tamta frajernia na pewno nie wejdzie, to jest oczywiste. Tylko my mamy wejście. My jesteśmy elitą, a wy zwykłymi śmieciami, które trzeba niestety zgładzić. Albo niestety, bo jesteście po prostu takim wrzodem, który trzeba się pozbyć. Co nie? Teksturo, błagam cię, weź być bardziej dopracowana. Jak ja przez taką szczelinę nie mogłem strzału wystrzelić, no. A tak pięknie by było, nie. Za łatwo. Za łatwo. Jeszcze trzeba iść naokoło. Chociaż w sumie, czy ja w ogóle musiałbym z nimi walczyć? Na pewno będę musiał z nimi walczyć. Ja zaraz gdzieś tam na dół zejdę i będę miał z nimi konfrontację. Za dużo ich nie ma, więc ich tam wiadomo. Swoją dzidą pociupię i będzie tyle z tego, nie? A w międzyczasie trzeba gdzieś tam naokoło pociupać. Pociupać. Pochodzić. Tam jest jakieś pomieszczenie. Czy nas interesuje, czy nie? A może już tam byliśmy? A może nie? A może będziemy? Tam kolejna chyba gotówka, tam kolejne pomieszczenie. Kurde, placówka. Witamy w Apollo. Kolektywnej pamięci rodzaju ludzkiego i źródle wszelkiej dostępnej wiedzy dla przyszłych pokoleń. Jestem Samina Ebaci. Do niedawna byłam dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Pamięci Kolektywnej w Nowym Teheranie. Jako antropolog kultury poświęciłam karierę zachowaniu wiedzy i metody naukowej, wynalazków i powstałych dotąd dzieł sztuki. Apollo jest zatem kompletnym ucieleśnieniem pasji mojego życia, chociaż powstał w wyjątkowo niebezpiecznych okolicznościach. Czekające nas wyzwania są ogromne. W szczególności musimy zaplanować i przeprowadzić 4 główne inicjatywy równolegle. Pierwsza. Budowa repozytoriów danych w kolebkach na całym świecie z zapewnieniem pełnej nadmiarowości. Druga. Zebranie i przetworzenie planowanych 180 milionów pojedynczych rekordów danych. W sumie 42 zetabajtów po mandaryńsku, angielsku, hiszpańsku i arabsku. Trzecia. Kompleksowy transfer i unikalne kodowanie wszystkich danych DNA zawartych w syntetycznych skamielinach. Jedynym medium zdolnym je pomieścić i wystarczająco trwałym, by zachować je bez strat przez stulecia. I ostatnie, nie mniej ważne. Opracowanie interfejsu holograficznego i grywalizacyjnego kształcenia, dzięki którym przyszli ludzie zaznajomią się z Apollem, sukcesywnie odblokowując heurystyczne moduły uczące, które podniosą poziom wiedzy i umiejętności potrzebne do kierowania systemem terraformacji. Taka jest przyszłość, na którą nakierowane są nasze wysiłki. Nie tylko związane z zachowaniem przeszłości, ale również zasianie nowego, kwitnącego drzewa wiedzy. Witajcie. Zaczynajmy. No, czyli po części zostało też wyjaśnione, jakim cudem takie zapisy holograficzne w ogóle mają byt jeszcze istnieć i działać. To, że są zapisane w formacie kodu DNA, nie? Który jest najwyraźniej bardziej trwały i skuteczniejszy niż jakieś zwykłe dyski, nie wiem, talerzowe czy SSD, które się mogą rozmagnesować, utlenić i zniknąć, nie? Czyli już wiemy, czemu to wszystko świeci i działa, nie? Po prostu większa pojemność w małym kodziku DNA. Co tu mamy? Głosówka, tekst, jasne, że tekst. Zakapsułowanie DNA? A, kurde, ja i to, no tak jak wspomniałem, ja, sorry, jeśli kogoś tym kaleczę, czy raczej frustruję, no sorry, ale możesz sobie poczytać, chyba trochę ci na gdzieś tu zasłaniam, ale to uznajmy, że może coś tam doczyna, ja to się może schowę, chociaż nie, bo fotel nad widać. Ale mniej więcej tyle, co ona sama nam powiedziała, więc wiem, że po prostu no co. Zachowanie informacji w kodzie DNA, w kamieniach czy mineralnych substancjach, które po prostu tysiące lat przetrwają, czyli dobra się składa, tyle minęło, mamy zachowane, ciekawe jak inne informacje, czy zostały w przypadku uszkodzone, czy też nie. Jak ja na dół zejść mam, znaczy se mogę skoczyć na takiego Batmana, albo Spidermana, albo tymi schodami. Tu co mamy kolejny tekst. Postępy z Apollem. Mów mi, cóż to ten Apollo, gdzie to o tym Apollo? Się zgubiłem. Tu. Przez ostatnie 2 miesiące potwierdzono się, jako istotne było pozyskanie kopii archiwum Homera? Tego go zenitu. Dzięki tym kluczowe elementy Apollo będą na czas. Wow. Okej. Okay. Apollo przekroczył już 40 mil.
pełników do żadnych wpisów. Bo Apollo to jest znowu jakby co? Element, który ma zachować wszelkie informacje, nie? Wiadomo, tam było napisane, ale po co czytać, nie? No lepiej zgadywać, lepiej się skupić na tych draniach, które tam są. Ja mówiłem, że ich jest mało, no trochę ich więcej niż ostatnio, ale tak patrząc na rozrzutność, to stwierdzam, że jednak przestrzeń duża. I to wszystko zaginęło. Największy dar przedwiecznych. Największy? A co z faktem, że w ogóle istniejemy? Ignorancja jest przekleństwem, Aloy. Kto jak kto, ale ty powinnaś to wiedzieć. No w sumie racja, nie? W sumie jakaś tam część racji, a ten co się tu tak po prostu... Co? Dobra. Podwójne strzały poproszę. Tu się może gruby dziać. O właśnie. I... Karnisterek! Miało być karnisterek, miało być BOOM! A jest ciche bu. O kurde! Jak mnie zaskunowa, co za farajer jeden! Ja go zaraz tam ten przeszczelę, to mu będzie. No nie trafiłem. Dobra, się może skupię na tych na dole, co? A, tu se jeden biegnie z działkiem. Myk w ramienie nie ma cię, myk ten twój głupi hełm. O, i poległ. Drewniany kask, ale przeżytek. Czym ten mnie tam szczela? Ja pierdzielę, co to za bomba? Chłopie, też masz taką bombę? No chyba nie. Ja, kurde, te bomby we mnie rzuca chyba jakieś. Aha, jaka bomba? Taki kask będziesz mieć. O, kolego obroniłeś. No tak nie prędko, bo ten z działkiem tu się bawi. Ja poproszę te działko. O nie, że zapomniałem, że ten ma twardy łeb. Nie mam na czym się zastanawiać, kurde. Szukam czegoś fajnego. O, między... Jasne, Aloy, zawieź się. Ciach ci i ostatni raz. No, czemu teraz to nie działa? Dobra, mam za mało. Bierz ziółko. I teraz... O. Co jest? O, myślałem, że utknąłem. Dobra, pożyczam. Żeby nie było, tobie już się nie przyda, ale mi się przyda. Ratatatatata. O. Ostatni? Sama. I to w czymś, co powinno być skarbcem. Okej. Skoro mówisz o ostatnim, to już mi niepotrzebny ten hebel, nie? Dobra, możemy pozbierać, polutować, by było co na sprzedaż. Chociaż na razie to marne okruchy. O, ty miał trochę więcej. Dobrze. Jednak kto tu bogaty był? Grzybki, o, bardzo się przydadzą. Zbieraj mi, a nie skacz, no. O, skrzynka ze zapasami. Tam raczej futerał, czy jak to inaczej można nazwać. A ten coś będzie mieć też więcej? Uuu. Fioleczka, proszę. Na razie mi to jakoś niepotrzebne, ale... Spokojnie, przyda się, jeszcze się przyda. Nie raz i nie ostatni. Czekaj, bo ja sobie tu tak chcę jakby skanować. Tu więcej będzie, a co tam mamy? Działko uśmierczacza? Czyżby tam był jakiś ten? Albo to będzie od jakiegoś tego, co tu go tam zjechałem przed chwilą. Okej. Nie wiem jak tu pochodzić. Gdzieś tam mam iść, okej. A jednak mogę się tu przejść. Czy coś tam będzie konkretnego? Tak średnio bym chyba powiedział. Jak patrz, pełno jakichś elementów. Na pewno do tego pokoju tam pójdziemy. To jest na pewno. Skoro coś już tam widzimy, to na pewno nie jest to bez powodu tam rzucone, więc jakoś ten. Dobra, to jeszcze zobaczmy, co tam na środku jest, bo mamy iść tam do tych drzwi. A coś tu po środku w tym będzie? Na pewno wiem, że kogoś tam zastrzeliłem. Tak czy nie? O, jednak coś tu będzie. Głosóweczka? Czy znowu tekst? Ja bym poprosił głosóweczkę, czekaj, bo tu jeszcze chyba mamy jasne, kurde, grzybki w tej super pleśni stalagmitów wyrośnięta, kurde, najzdrowsze i najlepsze. Co mam? O, głosówka, dziękuję bardzo. Wyznanie Heresa. Doktor Sobek, proszę zachować to wyznanie w Apollo z odnośnikami do mojego nazwiska i operacji Kosztowne Zwycięstwo. Jestem generał Aaron Heres. W latach 2060-66 byłem przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu. Najwyższym oficerem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zakres mojego dowodzenia obejmował planowanie strategiczne i nadzorowanie operacji Kosztowne Zwycięstwo. Manipulacji dokonanej na cywilnej ludności USA i innych państw w ciągu ostatnich 14 miesięcy życia na tej planecie. Nie mam się czego wstydzić. Przed plagą Faro wykonywałem swoje obowiązki dobrze. To były śmiałe i zręczne zabiegi polityczne.
Nic dziwnego, że w pewnym momencie otrzymałem stanowisko dowódcy największej mechanicznej armii świata. Ironia losu. Moim jedynym trwałym osiągnięciem stała się zagłada życia na Ziemi. A jedynym odkupieniem było opóźnianie tej zagłady. Kosztem gigantycznej ofiary pośród żołnierzy i ludności cywilnej. Mam nadzieję, że w świecie, który nastanie, ludzie tacy jak ja będą zbędni. Jeśli słuchacie tej wiadomości i pochodzicie ze świata przeszłości, chcę was przeprosić i życzyć powodzenia. Z wyrazami szacunku, Aaron Harris. Dobrze, że powiedział, że nas przeprasza, jak i sam fakt, że powodzenia, no, teraz z tymi bestiami, co mamy. Co prawda nie mamy aż tak ciężko jak oni, bo jest ich jednak mniej. Ale samo to, że jednak musimy patykami w nich rzucać, nie? Bo nie mamy nic innego. Witamy. O. W Hadesie. Protokolem bezpieczeństwa antyzagładowego. Aplikacji ludobójczej. No, wiem, co myślisz. Gaja powinna wskrzesić życie. No bo po co wyposażać ją w funkcję, której celem jest zgładzanie wszelkiego życia na nowo? Serio? Pokiego? To bez sensu, nie? Nie, pudło. Jest sens. Odtwarzanie ziemskiej biosfery? Trudna sprawa. Gaja może i jest super mądra, ale niekoniecznie jej od razu wyjdzie. Znaczy, pomyśl, że jesteś Gają, a za 200 lat okazuje się, że ta cała biosfera nie idzie jak trzeba. Alkaloidy szaleją, drzewa i klastek gniją zlewane ulewami, które utopiłyby Noego. Chaos! Cały świat chwieje się w posadach. No i co zrobisz? Wypuścisz w to bagno organizmy pierwszej fazy? Będziesz liczyć, że ich dwutlenek węgla i metan załatwią wszystko? Ni hu hu. To co trzeba zrobić, Gajo? To odsunąć się i pozwolić działać Hadesowi, który zrobi to, na co ona jest zdecydowanie zbyt troskliwa i kochająca życie. Czyli wypalić ten cały koszmarny biobałagan do cna, żeby Gaja zaczęła od nowa. No dobra, nie wypali, raczej reterraformuje wszystko jak leci i zadusi. No ale no łapiesz, o co mi chodzi. Hades przywraca biosferę do punktu wyjścia, pierwszego kroku, białej kartki. A potem, ale nie wcześniej, oddaje stery z powrotem Gai, mówiąc: jeszcze raz, dziewczyno, ale tym razem się postaraj, bo znowu będziemy zaczynać od nowa. To jest Hades. W sumie twardy gość, można powiedzieć. Zagłada na żądanie, śmierć na życzenie. Wszystko w imię idei, ale no wiesz, odlotowej. Witamy w Hadesie. Witamy w pustce. Dobra, więc jeśli to była pierwotna funkcja Hadesa, dlaczego chce mnie zgładzić? Trzeba więcej danych. No i w jaki sposób skończył w zniszczonym tytanie Faro, czczony przez zaćmienie jak jakieś bóstwo? Wiem tyle samo, co ty. Szukaj dalej. Bym nawet powiedział, że wie mniej. A może więcej, skoro trochę więcej czasu to studiował. No ale nie zmieniam faktu, że moja teoria trochę była błędna. Bo nie wiem, w poprzednim odcinku, a było na początku, rany, ja i już ta moja pamięć felerna. Pomyślałem, że Hades on się zajmował na początku tymi maszynami, które miały jakby oczyścić atmosferę i tak dalej. I całą biosferę, jak oni to nazywają. Ale się okazuje, że tak naprawdę on był jakby tym takim formatem świata, nie? Że po prostu on był usuwaczem, że wszystko zabijał, usuwał, niszczył. Robił tak, no jak to ładnie powiedzieć, do czystej kartki, nie? Do zera. Reset, Gaja, twórz na nowo. Spieprzyłaś, reset, rób jeszcze raz. Bo to, co zrobiłaś, to jest istny kisiel. A tu mamy tekst. Skargi na hałas. Co, fabryka się nie podoba? Gdzie to było? Tu. Skargi na hałas. Proszę bardzo, sobie czytajcie. Kurde, ile tekstu. Do waszej dyspozycji. Przeczytane, zapauzowane, fajnie. Chyba tyle wam wystarczyło. Powiedz, nie, kolejny tekst. No tak, biur. Protokół Hadesa. Protokół, powiadasz. Trochę też tego tekstu. Znaczy, żeby nie było, te teksty są krótkie, no ale ja bym musiał zrobić sobie, a bo wiecie co,
Zrobię pauzę. Czyli wychodzi na to, że protokół Hadesa to jest po prostu to, że mieli mały problem, bo albo Hades był za silny i przejmował większą kontrolę Gai i ją niszczył, psuł ją po prostu, że ta nie miała potem pracować tak, jak powinna, albo Gaia była za mocna i dawała tylko ułamek jakby działania Hadesa, przez co jej protokół chronienie życia bardziej działał niż to, żeby, nie wiem, wyzerować i ładnie poukładać. No, to może dlatego taki bajzer się dział, jak nie umieli tego wyrównać, dlatego że tam też pisało, że po prostu było to, że póki Hades działał, to Gaia nie mogła działać. Dopiero jak Hades skończył swoje zlecenie, to dopiero idź, teraz twoja kolej. A jak Gaia działała i coś spartoliła, no to musiała się jakby wyłączyć, go przełączyć i tak dalej. Nadużywanie archiwum. Ciekawe jakiego archiwum? Gdzie to było z tym archiwum? Na, tu chyba będzie, nie? Nadużywanie archiwum. Pani Tate. Ta wiadomość dotyczy wpisów w archiwum Apollo. Brawa, kurde, jaka numeracja. No tam jest dużo plików przecież, nie? Pańskiego 666. Wpisów w ostatnich 5 dniach. I cóż, jednego ze swoim rodzaju, doprawdy. Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń dotyczących niedopowiadanych materiałów, zdecydował się pan umieścić 265 holograficznych remasterów uznanych klasyków ekstremalnego. Okej. A reszta to dla was. Ja nie będę marnować czasu. Ja nie będę. Nie będę. Rozumiesz? Nie będę. Idziemy dalej. Tu jakiś komputer się zepsuł, bo sobie tak holo coś leży. Idziemy do jakiejś skały. Co to? The Forest jeszcze co? Chyba ta, nie mamy odwrotu innego. Jedyna droga naprzód. Ta, ale w następnym odcinku. Jak widać, bardzo dużo tu jest rzeczy i do słuchania, działania i głównie chodzenia. Nie wiem, co będzie dalej, ale wydaje mi się, że 40 minut chyba będzie okej. Prawie 40 minut, nieważne. To na dzisiaj tyle. Dzięki, do następnego. Cześć!